Nauczanie domowe. 22 lutego. Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdział 16, wersety od 13 do 19. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Zwróćmy uwagę na to, że po wypowiedzi Piotra Jezus nadaje władzę albo zapowiada nadanie takiej władzy Piotrowi, który staje na czele rzeczywistości Kościoła. Ale to nadanie władzy jest czymś bardzo aktywnym. Czymś, z czego Piotr ma używać w sposób czynny, a nie bierny. Bo czasami właśnie ta wypowiedź jest rozumiana w ten sposób, że to Kościół się broni przed atakiem. Ale gdy przyjrzymy się całości, to widzimy pozytywny, właśnie ten czynny element władzy, którą Piotr otrzymuje. Po pierwsze, czynne jest budowanie. To nie jest barykadowanie się. Jezus mówi, że będzie budowany Kościół, a nie barykadujący się, żeby się bronić. Jezus mówi Piotrowi, że będzie wiązał i rozwiązywał, czyli będzie tworzył jakąś rzeczywistość. On będzie ją kreował. I w końcu to, na czym najczęściej skupia się uwaga nasza, ale właśnie skupia się w dziwny, taki bierny sposób. Jezus mówi, że bramy piekielne nie przemogą ataku Kościoła. Brama nie atakuje. Brama się broni. To Kościół atakuje. To Kościół uderza. I bramy piekła, które się broni, nie wytrzyma tego ataku. Nie przemoże. Nie odeprze tego ataku. Nie będzie w stanie, ponieważ atak Kościoła jest silniejszy niż bramy piekła. Jezus najpierw zniszczył te bramy przez to, że zstąpił do piekieł i wydobył tych wszystkich, którzy czekali na odkupienie, ale teraz Kościół robi dokładnie to samo. Uderza tam, gdzie zło zaczyna panować, czy zaczyna dominować, czy zaczyna się pokazywać, po to, żeby wydobyć stamtąd tych ludzi, którzy zostali jakoś zawładnięci, zostali zniszczeni, zostali zniewoleni. I zauważmy, że w tej Ewangelii właśnie te elementy są bardzo jasno pokazane. Najpierw poprawne wyznanie. Wyznanie, które pochodzi z natchnienia. To prawda wiary. Credo. To nasze, chciałoby się tak powiedzieć, mszalne credo, ale to powoduje, że my troszeczkę to wyznanie traktujemy jak formułkę, co nie jest poprawnym. Wyznanie, poprawne wyznanie wiary, to jest atak na zło. To jest niszczenie zła. Ponieważ kiedy poprawną naukę się głosi, pozory muszą runąć. Ujawniają się podstępy złego, zwiedzenia, niejasności. Prawda błyszczy. I ten blask prawdy przełamuje ciemność. On wprowadza właśnie światło w te przestrzenie, które zostały w jakiś sposób przez zło zaciemnione. Dlatego
musimy coraz bardziej, coraz pełniej mieć świadomość czystości wiary i jasnego wyznania, świadomego, odważnego wyznawania wiary. Po drugie, wiązanie i rozwiązywanie rzeczywistości duchowych. Tak dzieje się w czasie chrztu. To się odcina przekleństwo, odcina to wszystko, co było do tej pory, bo chrzest gładzi wszystkie grzechy. Nie ma czegoś, co by z przeszłości na nas jakoś przechodziło, niszczyło nas, ponieważ chrzest ucina. Co odetniesz, co rozwiążesz, będzie rozwiązane. I chrzest właśnie rozwiązuje wszelkie skutki tego, co było w minionych wiekach. Wszystkie grzechy są gładzone. I w końcu burzenie twierdz warownych. Najpierw w umyśle, a potem nawet w strukturach społecznych. I widzimy, że tak jest, że chrześcijaństwo tam, gdzie wchodzi, tam przemienia sposób myślenia, sposób funkcjonowania. Od takiego pogańskiego składania ofiar z ludzi, poprzez walkę o monogamiczne małżeństwo, aż po dzisiaj, kiedy zawsze wierzący będą chronić życie, będą mówić, że małżeństwo, że płciowość to jest coś świętego, wspaniałego. I tam, gdzie ciemność przychodzi, tam, gdzie próbuje się jakieś nawet w społeczeństwie struktury fałszywe postawić, tam właśnie chrześcijaństwo, katolicyzm przynosi jasne zwyciężenie tych bram, które próbują zamknąć, które próbują zacieśnić, które próbują osaczyć to, co jest dobre, to, co jest właściwe, to, co jest piękne. I na tym polega rola Piotra i rola Kościoła. Wspólnoty, która jest aktywna w budowaniu, w kształtowaniu i tworzeniu nowej rzeczywistości i w atakowaniu wszystkiego, co złe, po to, żeby dobro zajaśniało.